Dzień dobry, witajcie. Mamy koronantannę, czyli kwarantannę koronawirusową. Siedzimy pozamykani w domach, skrępowani bezprawnymi i idiotycznymi w części zakazami. Rozumiem, że trzeba się izolować, że nie wolno przenosić wirusa z osoby na osobę, ale drzewa w lesie nie zarażają, a gdybym zbudował łódkę i siedział samotnie na zatoce, to też raczej nikomu by nie zagrażał. No ale tak już jest, tak mamy i wielkiego wpływu na to nie posiadamy. Postanowiłem dzisiaj wobec tego coś opowiedzieć, coś po to, aby sam znaleźć zajęcie, a wam może te przyjemności, albo was zanudzę. Przedwczoraj była rocznica chwili bardzo ważnej w polskim żeglarstwie. Pętlę wokół ziemi zamknął Leonid Teliga, pierwszy Polak, który opłynął świat samotnie jachtem. Teliga urodził się 103 lata temu w Rosji, ale mieszkał w dzieciństwie w Grodzisku Mazowieckim. Jeszcze przed wojną zaczął żeglować. Zaczynał w Jastarni, w ośrodku kultowym wtedy w Jastarni, najważniejszym, właściwie to można powiedzieć jedynym w Polsce, pełnomorskim ośrodku. A poza tym ukończył szkołę podchorążych piechoty i służył jako młody oficer w pułku Szczelców, bodajże w 1944. Walczył w kampanii wrześniowej, był nawet ranny, po czym przedostał się na wschód już po 17 września i tam trafił aż na Morze Azowskie i Morze Czarne, gdzie pracował jako rybak. Gdy wybuchła wojna niemiecko-radziecka, sowiecko-niemiecka, zgłosił się do armii Andersa i z tą armią wszedł całą drogę przez Iran, Bliski Wschód do Anglii. A w Anglii trafił do lotnictwa. Latał w 300. Dywizjonie Bombowym imienia Ziemi Mazowieckiej, a po wojnie w 1947 roku wrócił do kraju w odróżnieniu od większości swoich kolegów. No i pracował jako literat, jako dziennikarz, jako tłumacz. Miałem okazję czytać jeszcze w dzieciństwie genialne jego tłumaczenie, fantastyczne książki Alistaira MacLeana, HMS Ulysses, taka historia krążownika lekkiego, brytyjskiego, który walczył na dalekiej północy w osłonie konwojów. Był także attaché prasowy ambasady w Rzymie, czyli był nieźle ustawiony w tamtych realiach komunistycznych. Ale oprócz tego ciągle pracował jako dziennikarz i jako literat, a także pływał na statkach rybackich. I napisał bardzo fajny reportaż z rejsu takim trawlerem, afrykańskiego rejsu do zachodniej Afryki, gdzie wtedy polskie basy zaczynają łowić. Potem był także w misjach rozjemczych ONZ-u w Korei i w Laosie. No i tam chyba nieźle płacono. I to dało mu szansę realizacji marzeń, czyli próby rejsu dookoła świata. Temu marzeniu podporządkował całe życie. Rozwiódł się z żoną, nie znam szczegółów, ale to nie istotna sprawa dla tematu. Nie miał gdzie mieszkać. Wszystkie pieniądze wkładał w budowę jachtu i na początku to było wbrew woli czy opinii Związku Żeglarskiego. Budowany był jacht Opty. On to nazwę potem dostał. Teliga mówił, że jeśli mu wystarczy pieniędzy na jacht, to nazwie go optymista. Jeśli nie, to zawsze zbuduje kajak, nazwie pesymista i będzie pływał po Mazurach. Jacht został zaprojektowany przez Leona Tymowicza. To był przedwojenny polski konstruktor. Stanowił rozwinięcie także przedwojennej serii zwanej konik morski, albo konie popularnie.
Miał niecałe 10 metrów długości, bo trochę dłuższy od koni i był jolem, a nie srupem, jak koniki. Budował go szkutnik gdyński, który niestety nie zawsze zgadzał się z Teligą, z armatorem, co do sposobu wykonania niektórych rzeczy. I tu się okazało, że rację miał armator, a nie szkutnik. Natomiast ja został generalnie zbudowany bardzo dobrze i chyba Teliga był całe życie do śmierci wdzięczny Maćkowi, który zbudował ten jacht własnymi rękami. Potem Teliga ciężko pracował przy jego wyposażeniu. Wyposażenie na tamte czasy było całkiem niezłe, ale na dziś byłoby szokujące. Drewniany kadłub, drewniane maszty, bawełniane żagle, liny ze stalów ekcynkowanych, tam nierdzewki, liny ruchome z włókien naturalnych, bez radiostacji, bez prądu, prawie cały rejs bez silnika pomocniczego. No tak wtedy się żeglowało. Sztormiak, to była koszula tak zwana śmiertelna, taka żółta, długa koszula rybacka, gdzie woda się wlewała wszystkimi otworami. To była bardziej chroniona od wiatru niż od wilgoci. A i tak to wyposażenie było trudne do zdobycia, które on tam miał na jachcie. Była gospodarka niedoborów. W Polsce nie można było kupić wyposażenia jachtowego, to były zbędne fanaberie. I wszystkie części, wszystkie elementy trzeba było kupować z central zaopatrzenia statków, nie żeglarskie, tylko okrętowe. Przy czym że nie wystarczyły tylko pieniądze. To były rzeczy drogie na naszą kieszeń, ale oprócz pieniędzy trzeba było mieć jeszcze dostęp, zgodę, różnego rodzaju przydziały, poparcia sekretarzy i dyrektorów, i wtedy można było coś załatwić. Teliga mieszkał w hangarze koło budowy jachtu i to właśnie spowodowało, że miałem okazję go poznać jako taki kilkunastoletni dzieciak, licealista, początkujący. A to dlatego, że mieszkaliśmy my wtedy wówczas w centrum Gdyni, przy koło Poczty 10 lutego, kilkanaście minut do basenu jachtowego. I Teliga miał u nas swą szafę ubraniową, bo w hangarze te ubrania byłyby zakurzone i zawilgłyby. Poza tym mógł korzystać z łazienki raz na jakiś czas, jak zdecydował się wziąć kąpiel. W jachtklubie była tylko umywalka i bardzo nieprzyjemna toaleta, tak jak to toalety w PRL-u wyglądały, prawie publicznie. To dało szansę dowiedzieć mi się, poznać jego jako człowieka, posłuchać jego opowieści, posłuchać o jego marzeniu, ale także poznać go jako człowieka pełnego poczucia humoru i takiego ciepła. Tutaj anegdotka, którą opisywałem już kiedyś, na mojej stronie chyba jest opisana, jak to któregoś dnia, po wszyscy powracaliśmy do domu z pracy, ja ze szkoły. Miał być obiad, a tutaj młodszej siostry mojej nie ma. Dziesięciolatka znikła. Nie ma jej w domu. Nienormalna, nietypowa sytuacja. Było troszkę nerwów, gdzieś po godzinie takich nerwów wchodzi do mieszkania roześmiana para. Teliga i moja siostra. Danusia. Gdzie byliście? A poszliśmy sobie na jednego. Okazało się, że ten człowiek zapracowany, który każdą sekundę oszczędza dnia, i każdy 50 groszy musiał odkładać, oszczędzać, żeby w ogóle przeżyć, znalazł czas, żeby pójść na 2 godziny z małym dzieckiem do lodziarni, do sąsiedniej kamienicy na 10 lutego. Nomen omen, lodziarnia nazywała się Danusia. W tej chwili tym domku jest coś innego. Sama wyprawa zaczęła się w styczniu roku 67. Wbrew marzeniem Teligi w Casablance, on chciał zaczynać w Gdyni. Tam dowieziono opty statkiem, a to dlatego, że przygotowania do rejsu trwały strasznie długo. Przekonanie wszystkich urzędników, uzyskanie wszystkich pozwoleń, paszportu, potem wiz, badań różnorakich. Była to cała gehenna Zabrakło czasu po prostu. Jacht nie wyszedł w morze we wrześniu czy w sierpniu, nawet w październiku. Potem było już za późno na rejs
po północnej Europie, po Biskaju, po Atlantyku. To nie dzisiejsze czasy i nie dzisiejszy sprzęt i nie dzisiejsze prognozy pogody. Więc trzeba było wywieźć jacht, a odkładać do kolejnego roku ten rejsu nie mógł. Po pierwsze, zgody, wizy i tak dalej mogłyby powygasać albo być cofnięte, a po drugie, ważniejszy powód, Teliga nie miał już ani grosza i po prostu nie przeżyłby kolejnej zimy. Nie byłby za co się utrzymać. Wypłynął więc z Casablanki pod koniec stycznia i popłynął pasatami przez wyspy Kanaryjskie na Małe Antyle, a potem do Kanału Panamskiego. I tam pojawił się pierwszy wielki problem, mianowicie władze amerykańskie kilkanaście dni się zastanawiały, czy można komunistę przepuścić przez kanał. Takie to były czasy wtedy. Dopiero interwencja ambasady z Waszyngtonu polskiej i zadyma w prasie już światowej spowodowała, że administracja kanału zdecydowała się udzielić tej zgody. Teliga wyszedł na Pacyfik i tam żeglował przez Galapagos, Markizy, Tahiti, Bora Bora do Fidżi. Wyspy naszych marzeń. Tylko teraz są osiągalne prawie dla każdego, a wtedy to było coś zupełnie jak z kosmosu. Jak podbój księżyca, który wtedy jeszcze miejsca nie miał, nawiasem mówiąc. Wtedy pojawiły się kłopoty z żołądkiem. Teliga przypisywał to tak w listach winę kiepskim konserwom. Mówił, że ma kłopoty ze wzrokiem, nie może patrzeć na konserwy. No, parę miesięcy potem dowiedzieli się, o co naprawdę chodzi, ale to było parę miesięcy później. W każdym razie dopłynął do Fidżi, spędził tam parę fajnych chwil i wtedy pojawił się kolejny kłopot. Mianowicie uzyskanie wizy australijskiej było niemożliwe. Australia po prostu nie wpuszczała w tamtym czasie nikogo, dokładnie nikogo z krajów komunistycznych. Twarde nie i w ogóle nie było rozmowy. No więc opcja kolejna, płynąć z Fidżi non-stop do Afryki. Afryki Południowej oczywiście. Ale Afryka Południowa miała podobne relacje z komunistami. To był jeszcze kraj przed przemianami, które przeszedł. Tak, i myśmy zresztą przeszli te przemiany wiele lat później. A poza tym Afryka Południowa była też bardzo źle widziana przez polskie władze. To nie to, co 20 lat później, czy 15 lat później, kiedy nasze trawlery zaczęły łowić na wodach południowoafrykańskich. No i to spowodowało, że Teliga zdecydowała się płynąć non-stop do Afryki Zachodniej. Skutek był niespodziewany. Tą trasę 13 tysięcy ponad mil morskich pokonał tym jednym skokiem, ale ten skok trwał 165 dni. I był to wtedy rekord długości samotnego przebywania człowieka w morzu. Rekord pobity niewiele później, no tygodnie później, przez słynnego Robina Nock-Johnstona, który to 312 dni spędził w morzu. Tak naprawdę to pewnie już w tym czasie Nock-Johnston był dłużej w morzu niż Teliga, ale nikt o tym nie wiedział, bo był po prostu w morzu, bez łączności ze światem. Teliga zresztą także nie miał łączności przez te 165 dni. Wyobraźcie sobie, to jest, ile to jest? 5,5 miesiąca, tak? Spotkał tylko raz jakiś statek, który na szczęście przekazał do kraju wiadomość, że Teliga jest, płynie, jest na Oceanie Indyjskim i płynie. Cały i zdrowy. Dopłynął do Dakaru. Stamtąd jeszcze przeskoczył do Casablanki, ale był chory. I z Casablanki musiał wrócić samolotem do Warszawy prosto do szpitala. Także rejs zakończył się 30 kwietnia 69 przymusowo właśnie tym wylotem do szpitala. Okazało się, że Teliga ma raka i to raka na tyle poważnego, że zmarł 13 miesięcy później. W trakcie leczenia ratowania życia, próbował pisać książkę na podstawie swoich notatek, artykułów, dwóch miniatur morskich, które zdążył w międzyczasie wydać. Tej książki nie ukończył, natomiast 3 lata po jego śmierci Wenecja Morska w Gdańsku wydało samotny rejs opty
zredagowany na podstawie tych notatek i materiałów przez brata Leonida tej religii, Stanisława. Książkę się czyta wspaniale, choć nie mogę żałować, że sam Teliga jej nie dokończył, ponieważ jego pogody ducha i humoru część chyba jednak zniknęła. Myślę, że on sam zrobił to jednak lepiej. Tak człowiek może być wdzięczny Stanisławowi Telidze, że zrobił tą książkę, bo naprawdę to jest piękna lektura. Wspomnijmy tego człowieka urodzonego pod wędrowną gwiazdą, a ja się teraz pożegnam. Jeżeli zechcecie, to może tu kiedyś jeszcze wrócę z jakimś kolejnym tekstem. Do widzenia, trzymajcie się.